Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Na inaugurację nowego sezonu w drugiej lidze piłkarki ręczne SPR Kępno przegrały z MKS-em Pyrek Gniezno 17-30. Spotkanie zgromadziło liczną widownię, która mocno zagrzewała miejscowy do boju. Trzeba przyznać, że młody zespół trenera Macieja Nowickiego na otwarcie rywalizacji dostał chyba jedną z najlepszych drużyn w całej stawce. Biało-niebieskie były mocno stremowane i popełniały mnóstwo prostych, niewymuszonych błędów, ale z każdym kolejnym meczem powinno być lepiej, podkreślała Paulina Skowrońska, kapitan naszej drużyny. Zaczęłyśmy sezon bardzo młodo drużyną. Praktycznie 80% drużyny to są juniorki i to było widać. To są pierwsze koty za płoty, było dużo nerwów, było dużo błędów własnych. A Gniezno to jest bardzo dobra drużyna, bardzo wybiegana, bardzo doświadczona. No i efektem tego był taki wynik. Ale myślę, że to naprawdę nie będzie zły jakiś sezon w waszym wykonaniu, kiedy dziewczyny trochę okrzepną, kiedy może emocje przestaną tak dużo znaczyć w meczu, a raczej umiejętności, powinno być dobrze. Jestem przekonana, że z każdym meczem będzie tylko lepiej. Dla wielu dziewczyn to był pierwszy mecz przed taką publicznością i podejrzewam, że z każdym meczem będą nabierać doświadczenia i będziemy mogły jeszcze pokazać w tym sezonie, na co nas stać. Spacerek dzisiaj w Kępnie, co? No nie taki spacerek, bo tu jest zawsze gorący teren, fajnie zawsze kibice przychodzą, fajnie się tutaj gra. A była to inauguracja tej drugiej ligi. Dziewczyny mają na razie mało grania i troszeczkę się tak tutaj... No pilnowaliśmy, że tak powiem, tego trudnego terenu. Niemniej jednak gratulacje dla dziewczyn, bo zagrały solidny mecz. A widziałem, że w drugiej połowie, kiedy już ta przewaga była znacząca, pan różne warianty stosował, schematy ćwiczył. Znaczy tak, tutaj mamy drużynę juniorek, to są ubiegłoroczne mistrzynie Polski w kategorii juniorek młodszych. I tutaj jest cała szesnastka do gry, także tutaj staramy się rotować składem, żeby wszystkie grały, żeby się rozwijały. No i a dzięki temu możemy prowadzić szybką grę i dynamiczną. Jeśli można było popełnić jakiś błąd w tym meczu, to wy go popełniliście. Wszystko, cała gama popełnionych błędów chyba zdecydowała o wyniku. Znaczy, no wynik jest zdecydowanie na korzyść Gniezna. Myślę, że tutaj w tej drugiej lidze trafiliśmy od razu na zespół, który myślę, że będzie się bił na pewno o pierwsze miejsce. Są to były mistrzynie z tamtego roku Polski w swojej kategorii wiekowej, juniorki młodszej, a teraz już weszły do juniorki i też będą się bić o najwyższe cele w Polsce. Ale to też nie tłumaczę, no my właściwie byliśmy dzisiaj debiutantami, no. Trzy osoby, które grały w poprzednim sezonie, reszta dziewczyn to są dziewczyny młode, bądź takie, które wracają po rok lub więcej przerwy. No tak pomału będziemy ten zespół budować. No dzisiaj te, które zadebiutowały, też miały tremę, dosyć dużo ludzi przyszło na mecz. No tak wszystko działa na dziewczyny. Myślę, że z każdym meczem będzie troszeczkę lepiej, aczkolwiek no na pewno dużo pracy nas czeka. My od sierpnia bardzo ciężko pracujemy, żeby w ogóle wystartować w tej lidze, a teraz trzeba to troszeczkę pokładać, potrzeba na to troszeczkę czasu na pewno. Po 5 bramek dla SPR-u Kępno rzuciły Paulina Skowrońska i Ewa Nowicka, po 2 trafienia zaliczyły Jagoda Kaczor i Maja Piątek, a po 1 Lena Pacyna, Aleksandra Janiak i Oliwia Sobczak. Następnym rywalem naszego zespołu będzie 22 października zespół ze Świebodzic. Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka.